Znajdujemy się na wystawie nieżyjącego twórcy bydgoskiego Leona Romanowa. Wystawa została zatytułowana samymi słowami artysty: malować i jeszcze raz malować. Leon Romanow urodził się w 1938 roku w Wilnie. W 1945 roku przyjechał wraz z rodziną do Bydgoszczy. Tutaj zamieszkali. Obronił dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni profesora Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zmarł niespodziewanie w 2001 roku. Na wystawie prezentujemy ponad 60 prac z różnych okresów oraz katalogi i fotografie rodzinne. Prace pochodzą z kolekcji prywatnej Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, z Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego z Bydgoszczy, z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ze Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy, z Galerii Studio w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych, przede wszystkim od żony Leona Romanowa, pani Ludwiki Romanow oraz jego synów Łukasza i Grzegorza. Leon Romanow swoją pierwszą wystawę odbył rok po ukończeniu studiów, w 1964 roku. Była to wystawa prac, które prezentujemy od razu po wejściu do galerii. Są to prace bardzo mroczne. Swoją tematyką przypominają prace artysty Jana Lebensteina i jego prace figury osiowe. Artysta tworzył te prace na płytach pilśniowych. Są one malowane lakierami samochodowymi, stąd też widać te specyficzne spękania na podobraziach. Również tworzył, oprócz tych mrocznych, pionowych prac, tworzył również na studiach monotypie, które prezentujemy na specjalnie zbudowanym regale. Są to monochromatyczne prace, robione na bardzo jasnym, beżowym papierze. Prezentują tutaj wnętrza pomieszczeń domowych, pejzaże, wydłużone sylwetki postaci, jak również abstrakcyjne formy. Niektóre z tych prac zostały podmalowane błękitnym tuszem dla podbicia koloru. Teraz przejdziemy do następnej części. Wystawa została podzielona na cztery części. Byliśmy w latach 60., przechodzimy w lata 70. i 80. Mamy tutaj prace wielkoformatowe, wykonane już na płótnach. Leon Romanow razem z Ryszardem Wieteckim malowali w Bydgoszczy murale na budynkach. Do dziś się nie zachowały, jednak możemy twierdzić, że fascynacja tymi muralami przeszła w pracę Leona Romanowa przez to, że są wielkoformatowe. Bardzo ważnym etapem był etap skrzydeł, który widzimy na jego pracach. Są to abstrakcyjne prace, bardzo ekspresyjne, o wyrazistej kolorystyce, czasem falujących liniach. W tych latach 70. Leon Romanow z Ryszardem Wieteckim oraz Anastazym Wiśniewskim mieli epizod w sztuce konceptualnej. Leon Romanow z Ryszardem Wieteckim wracali z wernisażu ich przyjaciela Tadeusza Brzozowskiego, który odbywał się w Toruniu. Wracali pociągiem z tego wernisażu. Poznali w pociągu artystę Anastazego Wiśniewskiego. Rozmawiali o sztuce i postanowili, że spotkają się w swoich pracowniach już w Bydgoszczy. Kiedy spotkali się w tych pracowniach, stwierdzili, że muszą zrobić coś niebanalnego w Bydgoszczy i stwierdzili, że zrobią nieistniejącą galerię Nie. Galeria była usytuowana na szosie bydgoskiej w Bydgoszczy. Wysłali zaproszenia na tę wystawę, ale małym druczkiem na zaproszeniach było napisane, żeby w ogóle się nie stawiać na tę wystawę, bo tam nic się nie odbędzie, nic nie istnieje. Ta sztuka konceptualna trwała wspólnie przez rok. Następne dwa lata prowadził ją już tylko Ryszard Wietecki z Leonem Romanowem. Bardzo ważny był dla nich ten metalowy pojemnik na śmieci, na którym jest napisane: dotychczasowe formy działalności artystycznej ludzi skłaniają nas do proklamowania stanu nagłej potrzeby. Metalowy pojemnik na śmieci nawiązywał do stanu, który aktualnie był w państwie, ale przede wszystkim nawiązywał do wydarzeń z 1968 roku, kiedy to w maju paryscy studenci wychodzili na ulicę i protestowali,
robiąc barykady właśnie z takich koszy na śmieci. Artyści, tworząc sztukę konceptualną, chcieli również nawiązać do tego wydarzenia. Przechodząc w lata 90., widzimy już różnicę pomiędzy tymi pracami. Myślę, że te prace już nawiązują z powrotem troszkę do tych lat 60. Znowu są mroczne, są to pejzaże wewnętrzne artysty. Widzimy tutaj linię horyzontu, gdzie niegdzie obniżoną. Pejzaże są bardzo symetryczne. Znów są malowane na płycie pilśniowej, jednak teraz w latach 90. artysta stworzył swoją technikę własną, używał areografu. Bardzo ważne w tych pracach jest to pruszenie, które daje nam areograf. Jak również światło, które wychodzi z kolejnych planów. Te prace są mroczne, ale jak widać światło, które wychodzi nam z trzeciego planu, wybija się na sam przód pracy. W ostatniej sali prezentujemy rysunki malowane tuszem. Są one bardzo ekspresyjne, niekiedy przypominają japońską kaligrafię. Nawiązują również one do lat 60. Mamy tutaj też pionową oś symetrii z bardzo ekspresyjnymi ruchami pędzla. Całość wystawy dopełnia pracownia artysty. Mamy tutaj autentyczną sztalugę Leona Romanowa, jego farby, jego areograf, którym tworzył pracę. Wszystko pochodzi z prywatnej kolekcji jego żony. Są to autentyczne płyty pilśniowe, które zagruntował, ale już nie był w stanie ich zamalować. W tle puszczona jest muzyka jazzowa, którą lubił Leon Romanow. Oczywiście nie słuchał muzyki malując, tylko w osobnym pomieszczeniu, żeby po prostu przyjść ze swoimi myślami, słuchał muzyki jazzowej, ale tutaj na wystawie chcieliśmy tę muzykę pokazać jako pewien element w jego twórczości. Całość wystawy dopełniają katalogi z różnych plenerów, katalogi z jego wystaw. Również są broszury, zaproszenia na wystawy Leona Romanowa. Ważnym elementem są również regały z fotografiami z archiwum rodzinnego artysty. Mamy tutaj zdjęcia z pracowni Leona Romanowa, ze spotkań towarzyskich, z różnych wernisaży. Tu jest na przykład wernisaż w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Z plenerów, z rodziną. Jest tych zdjęć naprawdę dużo, możemy przez te zdjęcia poznać, jakim artystą, jakim człowiekiem był Leon Romanow. Ta wystawa miała na celu zaprezentowanie sylwetki bydgoskiego twórcy Leona Romanowa, nie tylko jako artysty, ale również jako człowieka. Nie było mi dane poznać tego artysty. Myślę, że wiele osób kojarzy go z prac z lat 90. Dzięki tym zdjęciom i pracom możemy poznać artystę bliżej, zobaczyć jego twórczość oraz jakim to był człowiekiem.